Za największe i najbardziej prestiżowe miejskie inwestycje podejmowane przez samorząd Katowic w ostatnim czasie, a także skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych. Te i wiele innych aspektów zadecydowały o uhonorowaniu Katowic przez monitor rynkowy prestiżowym symbolem 2012. Ten tytuł to wyróżnienie wędruje do miasta Katowice, naszego gospodarza. W imieniu firmy, że tak to nazwę, nagrodę odbiera wiceprezydent miasta, pan Marcin Krupa. Witamy panie prezydencie. Było co doceniać w Katowicach, bo też w istocie to miasto, które się rozwija w sposób zrównoważony. Wie, czym dysponuje, pożyczkuje fundusze unijne, potrafi je zdobyć i potrafi także tym, co ma, zainteresować bardzo możnych i bardzo prężnych inwestorów. Ci, którzy Katowice znają, wiedzą, że są to inwestycje, które w tej kategorii naprawdę zasługują na wielkie uznanie i które w najbliższych latach, to nie liczonych w dziesiątkach, ale na palcach jednej ręki, zmienią się tego miasta. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, honor i radość, że w imieniu pana prezydenta Piotra Uszoka mogę odebrać tą jakże prestiżową nagrodę dla miasta Katowice. Szanowni Państwo, pan prezydent bardzo zawsze głośno i wyraźnie podkreśla, że nie byłoby tak dynamicznego rozwoju tego miasta, gdyby nie wiele znakomitych firm, które lokują swoje siedziby w naszym mieście, gdyby nie życzliwość mieszkańców i wspólna determinacja do zmiany oblicza tego miasta. A więc bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli się na tę nagrodę. Dziękuję Kapitule za docenienie tych wszystkich działań, które się dzieją w mieście Katowice i życzę wszystkim miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Trzeba być po prostu symbolicznym w tym, co się robi. Cały program Symbole, to jest jego druga edycja, powstał po to, żeby docenić, a następnie uhonorować te firmy, które zasługują na miano symbolu w swojej branży. My nie stosujemy tutaj takiej kategoryzacji na firmy wielkie i małe. Istotne jest to, żeby to, co robią, było zauważalne zarówno dla szeroko rozumianej gospodarki, jak i po prostu dla ludzi. Wszystkie te firmy, które nagradzamy, w ocenie naszej kapituły, oczywiście z naszą zespołu redakcyjnego, monitora rynkowego pomocą, zrobiły coś dobrego w mijającym roku. Specjalną taką kategorią, którą w tym roku mamy, którą uaktywniliśmy, są eurosymbole przeznaczone dla tych, którzy dobrze pozyskali i dobrze wykorzystali środki unijne. I tu szczególna rola spółek miejskich, jak również samorządów, które realizują te inwestycje, które są mieszkańcom najbardziej potrzebne. To są zarówno duże inwestycje infrastrukturalne, często niewidoczne, tak jak na przykład wodociągi, czy firmy związane z gospodarką komunalną, no jak i na przykład miasto Katowice, gdzie widzimy ogrom inwestycji, które w tym roku osiągają jak gdyby swoje apogeum i które będziemy widzieć w przyszłym roku, będziemy widzieć efekty ich zakończenia. Kategorii jest wiele, kategorii jest w tym roku 30, przy czym nagrodzonych firm jest w tych 30 kategoriach 50, a to dlatego, że w niektóre symbole po prostu tak trudno było wybrać jednego laureata, że nagradzamy dwóch, a czasami nawet trzech. Są to kategorie różne, zarówno mamy tutaj przemysł ciężki, który napędza oczywiście naszą gospodarkę. Mamy firmy finansowe, zarówno z zakresu bankowości spółdzielczej, sektora windykacji, który jest ostatnio coraz ważniejszy, wiadomo jaka jest sytuacja na rynku finansowym. Są też firmy typowo usługowe, na przykład zajmujące się tłumaczeniami, czy wiele, wiele innych, wszystkie łączy jedno. Ta właśnie symboliczność w ich działaniu, coś, co niekoniecznie musi być wielkie, ale co daje kapitule ASUMP do uznania je za symboliczne. Wysokiej kapituły znajdowało się wiele znacznych osób, które przyznawały nagrody, m.in. miastu Katowice.
no, inwestycje miejskie. No, taki dość zaszczytny tytuł z racji tego, co się dzieje w mieście Katowice. Myślę, że jak najbardziej sprawiedliwe. Sprawy nie dzieją się same przez siebie, czy od siebie. Na zmianę w ogóle całego wizerunku Katowic no, ma wpływ wiele czynników, między innymi firmy znakomite, które się tutaj lokują, mieszkańcy oczywiście miasta Katowice. No i również te działania, które podejmuje pan prezydent Piotr Uszok, czyli związane głównie właśnie z inwestycjami miejskimi, tak więc budowy tych najważniejszych, sztandarowych, które teraz w tej kadencji panu prezydentowi towarzyszą, budowa siedziby naszej Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego, przebudowa strefy Rondo-Rynek, cała infrastruktura, zarówno podziemna, jak i przebudowa rynku, infrastruktura tramwajowa, cała infrastruktura kanalizacyjna, no niestety są z tym związane uciążliwości. Ale też decyzja została podjęta przez pana prezydenta wespół z zarządem miasta, że przystępujemy do tych inwestycji w jednym czasie, po to, żeby poświęcić ten czas na te realizacje i zarazem utrudnienia dla mieszkańców, żeby to wszystko było skumulowane w jednym czasie. Później już tylko zostanie podziwiać to, co powstało i korzystać z tego. W centrum Katowic realizujemy inwestycje o wartości około 2 miliardów złotych. To są inwestycje zarówno samorządu lokalnego, czyli Urzędu Miasta Katowice, jak i Marszałka Województwa Śląskiego i oczywiście podmiotów prywatnych. Po kolei to przede wszystkim przebudowa centrum miasta. W najbliższych tygodniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na kolejny etap prac w tym obszarze. W sumie wydamy 150 milionów złotych na zupełną rewitalizację tego terenu. W następnej kolejności istotne są inwestycje w strefie kultury. Mówimy tutaj o Muzeum Śląskim i to jest właśnie inwestycja Marszałka Województwa Śląskiego, następnie o Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz o nowej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Strefa kultury plus bardzo rozbudowany i trudny do zrealizowania i kosztowny układ komunikacyjny, który będzie spinał wszystkie obiekty z sobą, no i przede wszystkim całą dzielnicę zresztą Katowic. No i od kilkunastu miesięcy, jak wszyscy oczywiście tutaj widzowie wiedzą, przebudowujemy katowicki dworzec kolejowy, autobusowy, budujemy 1200 miejsc parkingowych pod właśnie tymi obiektami, a w drugiej połowie przyszłego roku na placu Szewczyka stanie Galeria Katowicka. Będą zupełnie nowe obiekty, bardzo nowocześnie zaprojektowane, dobrze wykonane, taką mamy nadzieję. Przestrzenie publiczne Katowic po realizacji tych wszystkich inwestycji no, będą zachęcały do tego, żeby spędzać w nich czas. Te wszystkie obiekty mają spowodować, że będzie po co do centrum Katowic przyjeżdżać. A jeżeli chodzi generalnie o wizerunek Katowic, no cóż, no, osoby, które przyjeżdżają do Katowic, na przykład korzystając z kolei, no, postrzegają nasze miasto między innymi właśnie z perspektywy wyglądu dworca kolejowego. On już nabiera kształtów. Później wychodząc na przykład na ulicę 3 Maja, która także będzie przebudowana. Dalej ulica Stawowa, sam rynek, no, nowe obiekty, nowe przestrzenie publiczne. To jest najlepszy sposób na to, żeby zmienić wizerunek